Jest godzina 2 w nocy. Wyruszamy na wycieczkę do Stambułu. Naszym celem jest Gebze. Tam wsiadamy do pociągu i półtorej godziny jedziemy pociągiem do Sultana Ahmed, najbardziej zabytkowa dzielnica. Także zapraszam na wycieczkę. Tureckie drogi tak wyglądają. I żeby sobie ktoś nie myślał, że to jest płatna jakaś autostrada, tak wyglądają niepłatne drogi. Autostrady to jest minimum 3 pasy, a zazwyczaj 4. Także jak ktoś myśli, że Turcja to taki dziki kraj, to naprawdę jest w błędzie. Jak widać, siedzicznik jest rozwinięta dużo lepiej niż u nas. Wjechaliśmy na płatną autostradę. Tak właśnie wyglądają autostrady w Stambule, przepraszam, w Turcji. To jest minimum 3 pasy zawsze. Wyjechaliśmy do Gebze. Okazuje się, że parking jest otwarty dopiero od godziny 7. Także musimy czekać. A potem będziemy się udawać w kierunku stacji. No szkoda, że tak wyszło. Na stronę, ale dotarliśmy, udało się. Siedzimy w pociągu już, jesteśmy. Agata siedzi załamana, bo się boi pociągiem chyba jechać. Ale bardzo fajnie, czyściutko. Zobaczcie, chcielibyśmy, żeby u nas też tak pociągi wyglądały, nie? Tym pociągiem pojedziemy aż do Sultana Ahmed. Także tutaj są wszystkie stacje po kolei. Tutaj my już mamy skerbę i jedziemy do Sikrici. Tutaj będziemy wysiadać. Jesteśmy na stacji Sikrici. Udajemy się do wyjścia. I zaczynamy zwiedzanie. Zobaczymy na... Do zobaczenia. Jesteśmy na placu Sultana Ahmeda. Tam w tyle widać błękitny meczet. Teraz się kierujemy do tamtego. Poznajecie ją? Muzułmanka. Teraz tak będzie chodzić. Weszliśmy już do środka. Ruiny de la Segunda Santa Sofia. Oczywiście kolejka była bardzo długa, ale to co będę mówił, Polak potrafi w środek kolejki wejść. Także docieramy do środka. Como ella da un beso, me da el papá de él.
amici italiani, entriamo. A partire di questo punto l'estate sono molto perché c'è il dottor. Sì. Guardate tutti qui. Potrebbe essere abbiamo belli razem ze mną tutaj. Będzie bardzo długi. Musimy ściągnąć buty, zostawić. Znalazła się muzułmanka. Wyszliśmy i teraz się kierujemy tam do błękitnego meczetu. Zobaczcie, jaka tu kolejka. Naprawdę ciekawe. Zobaczcie, jak się ciągnie kolejka tu, 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 aż tam. Myśmy się wciśli w tym miejscu w kolejkę. Jak mówiłem, Polak potrafi. Jesteśmy przy słynnym błękitnym meczecie. Jest to ogromne. Naprawdę. Ciężko to wyrazić. Agata zapierdziela przodem. Wchodzimy na dziedziniec. Poczujcie się, jakbyście tu byli z nami. Wchodzimy do środka. Znowu tradycyjne ściąganie butów. Jesteśmy w środku, w tym meczecie. Co ty teraz działasz? Żadnego przekrytu. Ludzie tylko wchodzą, modlą się oczywiście teraz nie, bo to jest.
ludzkie zdanie. Ale przychodzi godzina modlitwy, jedzenie jest wstrzymane. Zobaczcie, tak to wygląda. Modlitwa. Ale widać tam za nim zaraz modli się i wychodzimy tutaj wejściem takim bocznym na plac Sultana Ahmed. Tutaj można sobie pokupić różne pamiątki. To coś w rodzaju takiego parku, te ptaka. Zobaczcie. Ale jest to naprawdę ogromne. Jesteśmy w kolejnej atrakcji. Cysteria Bazylika. To jest pierwsza z atrakcji, gdzie musieliśmy kupić bilety. Cena to 350 lirów od osoby. Ale fajnie, że mogę wam pokazać takie miejsca. Zobaczcie, jak to wygląda. Dochodzimy do kaplicy. Dobra,
kolejny piękny budynek w Stambule. Słynny kryty bazar. Wygląda to jak pasaż sklepowy. Jak się słyszało, bazar. To człowiek sobie myślał, że to jakiś taki, kurczę, bazar z warzywami, kumar. Jak w sukiennicach w Krakowie. Co? Jak w sukiennicach w Krakowie. A no jest lepiej, no. To jest nie sposób przejść. Przedtem były same aleje, złoto, błyskotki same. Teraz ubrania. I można tu chodzić cały dzień. Nie wiem, czy to jest w stanie człowiek przejść. A mi już zaczyna pieniędzy brakować, bo Agata non stop tylko to. Opuszczamy ten bazar. Masakra. To nie jest. Nie wiem, czy. Nie wiem, czy jeden dzień, czy w tydzień byłby ktoś w stanie obejść ten cały bazar. To jest to. Rolexa mi oferują. Tak. Za 100 lirów. Dotarliśmy z powrotem na dworzec. Także nasza wycieczka dobiega końca. Wracamy pociągiem. Wsiadamy do auta. I 450 km przed nami. Także wracamy z powrotem, kończymy wycieczkę. Tak wygląda autostrada w Turcji. Możemy pomarzyć o takim na razie. I mówi się, że dziki kraj. Ja już tak myślałem z początku. No ale już teraz wiem, że... Teraz już wiem, że do dziki to im daleko. Bardziej dziko jest u nas niż tutaj. Spotykamy się pod hotelem na pożegnaniu wycieczki. Także do następnej osoby. Na tym mamy koniec wycieczki. Jesteśmy w hotelu. Także będziemy przygotowywać relacje.